Cześć, wybliżyć się. Proszę Państwa, Tomi, prawie 500 lat temu jechał tędy Kopernik. Ja nie umiem takie rzeczy. Blisko. Nie ugryzę? O, nie. Blisko. Proszę Państwa, 500 lat temu, prawie 500 lat temu, jechał tu Kopernik ze swoimi sługami lokować łany w pluskach i w bartonki. To było prawie 500 lat temu. Mam poufną informację, że orszak z Kopernikiem wyruszył z Bartonga. Popatrzcie, jak ten czas leci. 500 lat temu był, teraz znowu. Jak on dość często tu zagląda. Gościniec Liborski, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jest fragmentem trasy Królewiec-Warszawa. Fragmentem z Olsztyna do Nidzicy. Jego, trudno powiedzieć, że korzenie, ale jego dzieje sięgają średniowiecza. Na pewno przed chwilą mówiłem, że jeździł tędy Kopernik, ale być może, że też jeździł Jan Kochanowski, Andrzej Frysz-Morzewski czy Mikołaj Rejs na Głoszyc. On się nazywał Wojciech Cebulski. To jest postać rzeczywiście historyczna, a również towarzyskie młodego Hieronima. Oni są uzbrojeni, mają miecze. O, koń ponosi. Koń ponosi. Wiemy jedno, że Kopernik, to wiemy od historyków, a właśnie a propos, są tu studenci historii, żebym ja czegoś nie naopowiadał. Jest jeden profesor, także uważaj. Jest. Ja widzę dwóch profesorów, witamy panów profesorów. Ale od historii obydwaj, tak? Nie, to są profesorów. No pięknie, jest Kopernik, jest. Ależ zaszczyt to dla nas wielki. Ogromny zaszczyt. Podjeżdżają bliżej. Tam jest kawałek gościńca, odkryty bruk. Słyszać stukot kotów. Tak, Kopernik jedzie tak. Do góry to wszystko. Kopernik, góry, tak? Kopernik, wiem skądinąd, że Kopernik pamiętał ten bruk. Musimy tam wiedzieć. Samolucie! Cóż to za ludzie nad drodze przed nami? Ej ty, Hieronim, nie miej się na baczności! Zacznij, czy to nie zbójcy z puszczy? Zostańcie tu, sprawdzę im! Co wy za jedni? Panie, nie lękajcie się! My tutejsi, z Rusi, z Bartonga, dziurownie chcą na podbokie uruchomić! Tym starym traktem będą jeździć! Nie, wszystkie niech wasz sołtys da sprawę panu Kopernikowi w jego siedzibie na zamku! Nam teraz do pluk spieszno. Dobrze, Wojciechu. Niech rzeką, a prędko. O co im chodzi? Pan mój Mikołaj Kopernik jest łaskawy dla was, bo dobro nasze wspólne i czcigodne kapituły dbacie. Zbliżcie się wtedy, człowieku, i powiedzcie, co z tym nie mówili. Łaskawy panie, niech wam Bóg błogosławi. My tutejsi, a na obcy drogę czują. Niedługie wielkie wywrotki mają tu jeździć. Nic z tego zabytku nie pozostanie. Czy to prosimy was, abyście swoim autorytetem u pani konserwator nas spalni. I niechby ten gościniec Niborski do rejestru zabytków wpisano, a zasługuje na to. Cóż? Zasługuje! Tak. Zasługuje! Nieraz tym gościńcem do plusk jeździłem. Będę miał to na uwadze. Koperniku, czcigodny kanoniku, zobaczcie, tu są grupy sportowców z kijkami, rowerzyści. Wszyscy korzystają z uroków naszego pięknego terenu. Oni są, nie są przeciwko wam. Niech się sługi uspokoją,
nie dobywajcie miecza. Proszę was, nie dobywajcie. Oni są przyjaźni. To są nasi. Już? O? Witamy czcigodnego kanonika. I prosimy o poparcie dla wszystkich mieszkańców tej wsi. I również prosimy i popieramy petycję do pani konserwator zabytków, ażeby nasz trakt szczególnie potraktować, bo my bardzo chcemy, żeby on został w takiej postaci, w jakiej jest. Prosimy. No widzę tu i rowerzystów, i ludzi z kijkami chodzących, którym zdrowe powietrze służy. Służy? Wtedy chrobów mi kopowo. I na chwałę boską prośbę waszą popieram. Dajcie mi tylko petycję na piśmie, abym mógł ją pani konserwator przedstawić. Sołtysie, wtedy czytajcie tę petycję. Pan doktor Mikołaj Kopernik, kanonik warmiński, administrator dóbr wspólnych, czcigodny kapituły warmińskiej w Olsztynie. Petycja. Czcigodny kanoniku, my, mieszkańcy Rusi i Bartonga, kierujemy do ciebie prośbę o wsparcie naszego wniosku do pani konserwator Barbary Zalewskiej. Opisanie tej starej drogi, którą zwą gościńcem niebolskim, do rejestru zabytków, co uchroni go przed całkowitym i nieodwracalnym zniszczeniem. Dostojny panie, znacie przecież tę drogę. Wielokrotnie z niej korzystaliście. Uczyńcie, by nasz gościniec, przyjazny wędrowcom i wszystkim ludziom ciekawym świata, na wszechczasy był chroniony. Mieszkańcy Rusi, Bartonga i okolic. W Rusi października 8. Weźcie wtedy tego gościńca, z którego i my jeszcze nie raz korzystać będziemy. Pozostańcie w Bogu. A ty, Hieronimie, weź sakiewkę i daj na pamiątkę parę monet, a i dzieciom cukierków. Ostańcie w zdrowiu i pokoju. A właściwie, to może uczynimy sobie przerwę w podróży. Czcigodny panie, puśćcie gońca do Plusek, że się dzisiaj tam nie pojawisz. A z nami do wieczerzy cię zapraszamy na małe poczęstunki. Za zaproszenie. Prosimy. Dziękuję. Prosimy. 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 Czcigodni państwa, prosimy wszystkich teraz na wieczerze. Na piknik z historią w tle. Jak się zwracać, musi Koperniku? Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Musi Koperniku, cóż czynimy? Puśćcie gońca do Plus, który jedzie. Dobra, wariat, nieco z przodu i ten. Andrzej, to samo z przodu. Z przodu i petycję wręczaj mu. Na cztery! Do przodu przyjdźcie. Na cztery! Na cztery! Wariat, do przodu wyjdźcie zupełnie. Kotelnika do przodu. Puśćcie go. Puśćcie dopiero. Marian, Andrzej, wręczasz mu petycję. Tak, z Kopernikiem. Odwróćcie się do nas i wręczasz petycję.
O, o. Nie wolcie ziemkami. Okej, czekaj. Panie, przyjmujesz petycję. To, ale do nas się, w naszym kierunku. Warian. Naszym kierunku. Teraz się dobrze. Baby, dobrze, baby, uśmiechają się baby. Ale pruskie. Już? Pruskie, nasze. Całkiem duże. Pruskie, czyli nasze. No, pani, dziękujemy wam wszystkim. Dziękujemy. No dobrze. Coś tam będzie. Może w annałach tam za 1000 lat gdzieś tam coś wygrzebią, wykopią, tak jak na tym gościńcu. Mamy talenty ukryte, jak ukryte. Nasze tygodnie. Ludzie zdolni u nas lepsi. To już jest. No nie tylko po spółku ludowym. Ale wybitni specjaliści. Nie tylko. O Jezu. A ja mam aparat fotograficzny. No, kochani. Kto zanieczyszczał, to te dyby na niego czekają. Tak, i nie ma zmiłuj się. Każdego w tych dybach będzie uwierzać. Dla wrogów środowiska dyby. Tak. Ci co w kominkach śmieci palą, plastiki w ogniskach, też tam skończą w tych dybach. Tak. Ci co w lesie śmieci wywożą i po krzakach chowają, też w tych dybach będą. Okej, okay, proszę państwa, dziękujemy serdecznie. Jest grochówka. Na bisiadę prosimy. Jest ognisko, zapraszamy tam. Ale musimy jeszcze. Chodź do Perniku. Jak chcesz wyjdzie koło koni? I przybrane. Dominika! Przybrane osoby również zapraszamy na plan pierwszy. Dominika! Nie, to są rycerze z Olsztyn. Nie wiem, czy nie miecza dobywać. No nie. Przyjazne rycerze. Aczkolwiek historia niesławna. Dominikę, naszą reżyserkę. Znacie się z Dominiką.